Hello, loż, kanale, czy ten skalicinek i po prostu dzisiaj wam powiem, jak być pełną expa jakby w tym, w nowym sezonie, w piątym sezonie jakby rozdziału drugiego, albo po prostu w 15 sezonie inaczej mówiąc. Na początku znaczy proszę łapę w górę subika, po prostu żeby kanał się rozwijać. Zostawcie koniecznie taktyczną łapkę, wiecie, że po prostu, no wiecie, bo YouTube ostatnio bardzo mocno wiecie ucina zasięgi i po prostu zostawcie koniecznie łapę w górę, żeby YouTube, no wiecie, nie ucinał zasięgów. Wpędzicie też na mój drugi kanał, Dawid Lubiłowicz, na mój trzeci kanał, 15 Neon. To są różne fajne takie filmiki z tego, tego rowera, więc możecie ze mnie pocisnąć bekę. To są takie tajne sposoby, które ja używam. Jak widzicie, ja mam na razie słaby poziom, ale to jest po prostu przez to, że zagrałem, nie wiem, z 3 gierki jedynie w tym sezonie, więc no. Myślę, że na 3 gierki tak spory tego poziom mam, jak w ogóle niewykonanie zadań. Więc no. Więc pierwszy sposób oczywiście to jest kupienie karnetu. No to znaczy się domyśliliście, ale to jest najgorszy sposób z tych wszystkich, które dzisiaj wam przedstawię. Zaczęcie było wspominam o kupienie karnetu, bo drugi sposób będzie z karnetem, ale to nie będą wyzwania, posłuchajcie. To nie będzie wykonywanie zadań jakby w drugim karnecie, tylko coś innego. Jakby z karnetu. Po prostu jak kupicie karnet, to będziecie mieli premię. No i co? Po prostu będziecie mieli premię za wszystko i tego. Róbcie jakby zadania, które są w tym karnecie, ale nie powiedzmy robiąc je tak, wiecie, tryhardując te zadania, tylko po prostu grajcie sobie trochę jedynie w tą gierkę i wtedy powiedzmy będziecie dużo lepiej tego. Będziecie jakby wykonywać zadania, będziecie dostawali expa, wiecie, za strefę, za miejsce, za kile graczy. I jakby przy okazji wyzwania będziecie robić, wiecie. A potem raz na tydzień to możecie sobie wyjść na paczankę i ogarnąć kilka wyzwań, które nie ogarnialiście przez ostatni tydzień, no. Więc taka taktyka myślę, że jest łatwa i że się opłaca nawet w miarę. I co? Kolejny sposób oczywiście to jest granie z osobami, które mają karnet. Bo jak gracie z osobami, które mają karnet, to jakby to wam daje taką przewagę, bo oni jakby wam dają taki bonus. I ten bonus właśnie wam dużo daje. Że po 10% tego expa dodaję wam z innego tego. No powiedzmy jak jedna osoba ma tego. Powiedzmy jak 4 osoby mają tego karnet. Nie, 3 osoby mają karnet plus waszej drużyny. To wtedy macie 30% więcej expa. A 30% więcej expa to jest no dość dużo. Powiedzmy jak macie tam, nie wiem, no nie, powiedzmy 100 tysięcy, bo pełno wyzwań zrobiliście w jednej gierce, to będziecie mieli 130 tysięcy. To się wydaje niby mało te 30 koła na 100, ale tak się wydaje, ale powiedzmy, nie wiem, na 200 tysiącach expa to już to widać mocno, tą różnicę, więc no taki mały trik. A ostatnim sposobem na dzisiaj to po prostu będzie wykorzystywanie, wiecie, różnych błędów i gliczy w grze. To jest po prostu chamstwo, jak wobec po prostu innych graczy, a na przykład może, na przykład niektórzy gracze wbili po prostu 300 level od startu, jakby wystartowania tego nowej edycji. Na przykład tutaj widzicie, tutaj był po prostu taki jeden glitch, o tu gdzieś, nie no, gdzieś tutaj był glitch, co po prostu dostawało się jakby tego 800 expa za wbicie w jedną miejscówkę i kręcili się w kółko i dostawali, przepraszam, 8000 expa. Za każde kółko, więc no naprawdę glitch, to jest właśnie największa chance, bo na przykład możecie za to dostać bana oczywiście, ale no nie wiem, jak chcecie, więc no, to są takie moje kilka sposobów, jak bić tego expa Fortnite, więc więc to będzie tyle, więc zostawcie łapę w górę, subika, koniecznie subika zostawcie, żeby nie dostawać powiadomienia o różnych fajnych filmikach, zobaczcie w kartach, co tam fajnego wam zaproponowałem, i elo, widzimy się w kolejnym filmiku.